W minioną niedzielę 6 grudnia w Krynicy Zdroju odbyła się uroczysta gala finału Miss Polski 2015. Do ścisłego finału najpiękniejszych 15 kobiet w naszym kraju dostała się reprezentantka z naszego terenu, Weronika Diezner. Tak naprawdę to na początku to była głównie zabawa. Zaczęło się od tego, że wzięłam udział w konkursie regionalnym na Miss Wrocławia, gdzie zdobyłam główny tytuł. Pojawiły się kolejne etapy, jak ćwierćfinał, półfinał. Przechodziłam z etapu na etap, no i jak w niedzielę się okazało, wystąpiłam w finale Miss Polski. Także tak to wyglądało. Myślę, że nabrałam mnóstwo doświadczenia, mnóstwo emocji też przeżyłam i doświadczyłam. Same miłe i przyjemne wspomnienia. Dostałaś się do ścisłej piętnastki, więc to jest bardzo duży sukces, ale powiedz mi, jak to wyglądało od tego zaplecza, ile to było godzin przygotowań do tego całego finału telewizyjnego? Głównie skupiali się na próbach, żeby nas perfekcyjnie przygotować do finału, tak, bo jednak było mnóstwo choreografii. Pomiędzy tym wszystkim pojawiły się też nagrania, pojawiły się sesje zdjęciowe, pojawiły się wywiady do regionalnych telewizji. Także głównie to tak wyglądało, natomiast grafik był bardzo, bardzo napięty, nie miałyśmy czasu dla siebie i pomimo, że wygląda to tak w telewizji, to nie, wyglądało to zupełnie inaczej w rzeczywistości. Można się mocno zestresować? Bardzo, bardzo mocno można się zestresować, natomiast jest to przyjemny stres. Ale to uczyli Was również uśmiechać się, chodzić? Głównie też się na tym skupiali, oczywiście na tym im bardzo zależy, żebyśmy chodziły perfekcyjnie. Co wynika z takiego tytułu dostania się do tej piętnastki? Myślę, że pojawiły się jakieś propozycje, oferty, będę z nich korzystała jak najbardziej. W marcu, w kwietniu wyruszam też do Warszawy na odbiór głównej nagrody pierścienia Miss Polski. Powiedz mi jeszcze, jak to od zaplecza wygląda? Jest tych pań naprawdę dosyć sporo, wszystkie jesteście bardzo ładne, konkurencja między wami jest, też już ktoś szepta, kto wygra, kto nie wygra. Są to bardziej jakieś tam nasze, z naszej strony, od strony dziewczyn tytuły przyznane. Natomiast jeśli chodzi o konkurencję, nie odczułam jej. Wygląda to zupełnie inaczej niż ludzie mówią i widzą to. Pomagamy sobie nawzajem, troszczymy się o siebie i jeśli też o samych organizatorów chodzi, dają nam mnóstwo ciepła i cierpliwości, mają do nas też dużo. Warto wystartować w takim konkursie. Dziewczyny, które Ciebie oglądają i w przyszłości chciałyby wziąć udział w tego typu plebiscycie, myślisz, że warto? Oczywiście, że warto. Ja gorąco polecam i zachęcam do tego, żeby głównie z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest i pokonać strach do kamery, tak, żeby pokonać stres i żeby się przekonać do tego, że jest zupełnie inaczej niż ludzie mówią. Czyli jednym słowem jest to fajna przygoda. Jest cudowna przygoda i wspomnienie na całe życie. No tego typu konkurs ogólnopolski, sam finał, to jakieś pewne doświadczenie dla Ciebie. Czy będziesz chciała je wykorzystać i choćby powiedzmy zrobić tutaj u nas regionalny konkurs? Już mam pewien pomysł i pewien plan na tego typu organizację. Także chcę od przyszłego roku wystartować z pomysłem na zorganizowanie konkursu w naszym regionie. Gratulujemy Weronice tak dużego sukcesu i trzymamy kciuki za pomysł zorganizowania w naszym regionie wyborów Miss. Już teraz zachęcamy wszystkich sponsorów do wsparcia idei.